Halo, halo, halo. Witam wszystkich na poniedziałkowym zebraniu zarządu. W Kaliszu tym razem, w Kaliszu. Niech będzie. Słuchajcie, najpierw taka informacja, bo zacząłem streamować na dwóch platformach jednocześnie. W zasadzie na trzech. No ale coś tam, jakieś problemy techniczne były i nie mogą być trzy czaty w jednym miejscu, bo z Facebooka raczej nie pójdzie. Także będzie jednocześnie stream z YouTube'a i z Twitcha. W przyszłości może TikTok dojdzie, ale to zobaczymy jeszcze w jakiej formie, bo tam jest też inny rozmiar tego streama i trzeba będzie kombinować. No to tyle. Co niedzielę będzie się dostawać rozpiskę, jeśli chodzi o streamy, kiedy będą. Także zapraszam. Nie zawsze mogę w tym tygodniu, mam tyle roboty, że nie da rady. Za dnia tylko będę mógł, ewentualnie w piątek wieczorem. No i co? Chyba tyle by było z nowości. A, no jeszcze też myślałem na temat tej muzyki z prawami autorskimi na streamie. To było ok, ale ona jest później wyciszona na streamie takim do oglądania, jak ktoś sobie włączy. I teraz na YouTubie też będzie się pojawiać automatycznie ten stream, także obecnie będzie się dostawać o 18:00 te stare streamy, nie wiem, z 2-3 tygodnie wcześniej. Natomiast też będą w zakładce tam na żywo, będziecie mieć aktualne streamy, te, które teraz będą, już będziecie mogli oglądać. Raz. No i raczej muzyka będzie tak jak tutaj w podkładzie, teraz w tym filmie. Tak jak wcześniej miałem, tylko że będzie troszkę ściszona, żeby na pierwszym planie było po prostu wydarzenia stricte piłkarskie. Tak jak mecz, tak jak kibice, tak jak... Nie, komentatora nie mam, ale najpierw będzie na pierwszym miejscu właśnie dźwięki z boiska. No i gdzieś tam w menu, tak jak teraz tutaj, będzie sobie grała ta muzyka. Tylko że będzie ciszej jak teraz. Nie wiem, czy teraz jest dobrze, czy nie. No, to było na tyle, a my lecimy tutaj z poniedziałkiem. No, to mamy tutaj, mam 10 tysięcy GP, tam 50 końców już czeka. Tutaj mamy, co to mamy? A chyba to jest z klubów partnerskich. Zaraz sobie zobaczymy. Nie, zaraz zobaczymy, teraz nawet zobaczymy. Aha, to z paczki tej europejskich pomocników. Czyli dzisiaj się ta kampania zaczyna, dobra. Dzisiaj się zaczyna. No i tak. No i mamy... Czyli to, dobra. 209 tysięcy. Przejedziemy sobie tutaj jeszcze. Ale powiem wam szczerze, że teraz jest tak, że... Dwa dni zostało jeszcze mecz pasa. Słuchajcie, z tym mecz pasem, jak zaczynacie grę albo nic nie macie praktycznie, weźcie sobie tego mecz pasa, bo macie 50% taniej. A jak go teraz weźmiecie, dwa dni zostało, no to i tak zgarniecie wszystkie nagrody. Znaczy nie wiem, czy wszystkie. Musicie te mecze rozegrać. Ale jak macie na przykład 100 meczy, nawet mniej niż 100. To przygarklujcie, że wam się opłaca. Już pomijam te karty, tego Sona, tego Van Dijk'a, ale kontrakty piątki dostaniecie. No nie wiem, zobaczmy ile chociaż... Zobaczmy ile meczy trzeba zagrać, żeby dostać kontrakt piątek, ile meczy. Jeszcze końce pomijam, bo to fajnie by było. Ale szukam... odnowienie kontraktu 10, o tutaj. Z 45 meczów trzeba było rozegrać, żeby to miało jakiś sens, minimalnie jakiś sens. Najlepiej to na maksa lecieć, nie? Z tymi. Ale 45 to myślę, że już warto to sobie wziąć, ten match pass. Jak macie rozegranek na początek. No i tyle. I lecimy dalej z eventami. Tu jak zwykle nic nie ma. Powiem wam, że ten poniedziałek jest tak samo fajny teraz jak czwartek, bo też jest dużo paczek, dodają. Czyli dwa eventy mamy. Z komputerem do wygrania jest skill i 60 tysięcy GP. No to akurat będę miał na skilla, żeby wrzucić komuś. No i tutaj macie dwa skille i to gracie z innymi użytkownikami.
50 końców, no i 3 skille. To jest fajne, ja to lubię grać. Może coś jeszcze sklep. Tu chyba nic nie będzie, no to myślałem. Bym wiedział, by coś było. Dobra, nie ma nic, lecimy te paczki od razu, mówimy sobie. Bo tak już przeglądałem te paczki, powiem wam, że to jest dzisiaj porządny dzień. Dzisiaj jest naprawdę dużo tych fajnych paczek. Także zawodnicy są dobrzy. Odnośnie tego jeszcze materiału na temat obrońców i na temat napastników, na temat gry w powietrzu w ataku napastników moich, no to też zrobię dwa materiały, ale już dzisiaj nie dam rady, także to zrobię, nie wiem, no, pojawi się jutro albo pojutrze na temat obrońców, jak trenuję ich teraz. A odnośnie napastników, no to jeszcze trochę później. Jutro będzie stream o 12 po południu, myślę, że się wyrobię. Do streama, myślę, że już będziemy, pogramy coś sobie. Dobra, to było... Oj, to 250 są. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Ale warte uwagi te 250 są. Naprawdę warte uwagi są. Dobra, zacznijmy sobie od tej paczki. Casale. Słuchajcie, to... Ja tych obrońców przeglądałem na maksie już. I jeśli jeśli was stać po prostu na to, żeby dorzucać skill, macie tych GP pointsów dużo, no to ich warto rozwijać, bo to są te karty, to naprawdę są wypaśne. To już zawodnicy są, którzy spokojnie sobie radzą w pierwszej dywizji. To jest no mega paczka, jeśli chodzi o tych obrońców. Tylko kwestia tego, czy chcecie po prostu włożyć na nie skille, czy nie. Ja wam zrobię w shortsach, jakie ewentualnie skille. Ten Casale troszkę potrzebuje, ale on jest wysoki i trochę tych skilli potrzebuje. Jak na obrońcę, ale no to jest... on jest wart uwagi. No, z 3 skille trzeba było dorzucić. Na pewno interception, unmarking... heading, acrobatic clearance, to są takie minimum, nie? To już jest bańka prawie. No ale to od was zależy, bo to, jeśli chodzi o samych obrońców, to są naprawdę dobrzy obrońcy. Derun też box to box, też jest super, ale też trzeba będzie mu tam z 5 skilli dorzucić. On nie ma jakiegoś tam wysokiego super balansu, nie ma szybkości przyspieszenia za dużego. Ale będzie miał fajne skille defensywne, taki bardziej box-to-box defensywny. Balansu nie będzie miał, bo to wysoki jest ten pomocnik defensywny. 1,85 wzrostu, tak jak Declan Rice, tylko że to box-to-box. Też jest bardzo dobrze. No i też kwestia bańki 200. Może nie bańki 200, może 900 tysięcy, jak tam zobaczycie, jak to przerzucać te skille, tam jest poradnik na temat, jak najtaniej rzucić skille, no to będzie jeszcze taniej, ale to trzeba wtedy rozłożyć w czasie. Musicie zbierać sobie skille na jednego zawodnika. Też jest bardzo dobry koleś. To nie jest taki super zwinny koleś, ale wysoki, fizyczny gość. Bardzo fajny. Spinazzola, no to jedynie tego bym się czaił, tego już bym sobie darował, bo jak na bocznego obrońcę, on te atrybuty będzie miał fajne, ale nie na tyle fajne, żeby się tutaj bawić cokolwiek. Także tego sobie odpuśćcie. Jak go traficie, no to sobie go odpuśćcie, jeśli chodzi o jakiekolwiek robienie. Tego bym sobie odpuścił. Tego bym sobie darował. Mimo to, że atrybuty będą wyglądać, ale nie będą na tyle wyglądać, żeby wkładać w niego skille. Milankowicz, tego też wam polecę, super obrońca i tutaj w sumie wrzucicie 1-2 skille i będziecie mieć naprawdę potężnego gościa, tylko że to speed i przyspieszenie siedzi, ale no ale to możecie rozwinąć, tak jak wrzucę wam poradnik, żeby tego przyspieszenia troszkę dobić, to i tak nie będzie szybki gość, no ale ma warunki takie fizyczne, jakie ma i to nie można go lekceważyć. No na pewno interception i co tam jeszcze?
Kurczę, no, tam już rozpisałem sobie. Nie pamiętam. Na pewno Interception będzie tutaj. Acrobatic Clearance może? No, coś jeszcze by się znalazło, ale, ale to jest super zawodnik. Też jest super. To Mort jest w ogóle wypas. To jest też wypas i też 2-3 skille potrzebuje. Blocker na pewno. No i co? No główkowanie też. No też jest super koleś. I on jest szybki i będzie miał przyspieszenie naprawdę fajne. I na końcu opiszemy sobie. Sommer, ten to będzie gość. Ja bułką teraz bronię. Temu statystyki te bramkarskie dojdą na bardzo wysoki poziom, tylko że on wzrost jest 1,83 m. Ma tylko. Bułka ma z 1,95 m, czy 1,99 m, już nie pamiętam, u mnie na bramce. No i cuda wyczynia, ale no nie wiem właśnie, ten, ja mam takie złe skojarzenia trochę z tymi niskimi bramkarzami, bo miałem tego Ochoę, co dostałem za darmo i on bronił mi, to mam wrażenie, że jakiś ręcznik w tej bramce był. I tutaj obawiam się, że może być podobnie, chociaż te atrybuty na pewno z bliska będzie dobry, bo ten refleks ma wysoki, ale te atrybuty w ogóle jego dojdą na wysoki poziom, tylko jak mówię, no wzrost. A to musicie sprawdzić sami. Bremer, no też jest mega koleś. Też jest mega koleś i tutaj dorzucacie tylko blokera i macie dzika, nie? To jest taki, można powiedzieć, po taniości. No, to jest fair, to jest fajne, naprawdę fajna paczka. Lobotka, też mega defensywny pomocnik. Troszkę mi przypomina Pirlo. Też jest wart uwagi, naprawdę wart uwagi. Ma dwie nogi. Pirlo ma chyba słabszą nogę high, ale ten jest też... też jest bardzo dobry obrońca. Znaczy obrońca, taki defensywny pomocnik, orchestrator. No tak jak Pirlo, troszkę mi Pirlo przypomina, ale te... Pirlo chyba nie ma takich defensywnych statystyk jak ten. Można go tak zrobić, że powrzucać mu jakiś tu interception, blocker, to już od was zależy, jak chcecie go rozwinąć. Jedyna wada, warunki fizyczne, wzrost i tyle. No ale to jedno wyklucza drugie, za to macie balans wysoki. I to jest albo to, albo to. Ja preferuję gości, niekoniecznie muszą mieć balans wysoki, ale potężni, silni goście. Ja wolę jednak tak grać, nie? Wiem, że ludzie zwracają uwagę na balans, bo najbardziej lubią, jak ma koleś wysoki balans i sobie tam biega, rozgrywa. Ja to taki typowy fizyczny futbol preferuję. No i Maignan, ten chyba dojdzie na stówkę. Maignan i 1,91 m wzrostu. Też nie wiem, jak on się to w obramce, to sami możecie go sprawdzić. No i atrybuty z boostera. Bramkarskie stricte. Tak jest, tylko musimy o tym pamiętać, że przy strzałce w górę, jak macie pikarze 92, 93 overall plus, no to wszystkie te atrybuty, takie jak attacking awareness, defensive awareness, defensive engagement i GK awareness. Chyba jeszcze te wszystkie skille dla bramkarza, to przy strzałce do góry idą atrybuty plus 3. Natomiast przy całej reszcie plus 2. I też weźcie pod uwagę. Także to bramkarze, jeśli mają strzałkę do góry, no to są znacznie w korzystniejszych warunkach niż inni piłkarze. Dobra. Tutaj jeszcze jest Vlahovic. A zobacz, czy Vlahovic ma już tego. Ale superity. Ja pierdziel, nawet nie ma główkowania. I ale superity nie ma. A była taka karta z 11 tygodnia, co miała chyba ale superity i miała jeszcze słabszą nogę. Very high. A ten ma low i... Ja mam takie sobie z nim skojarzenia. Wysoki koleś, ale dobra. Już nie przedłużajmy. Di Marco. Od razu wam powiem, że Di Marco możecie budować. Piotrek mi już pokazywał. Tutaj ma boostera do podań. Piotrek mi już pokazywał, że możecie go budować nawet na środkowego obrońcę. Tylko ze środkowym obrońcą jest taka sprawa, że on ma tu trochę. Ma tu trochę jak interception, acrobatic clearance.
Też możecie mu dodać skill, jak go robicie go pod środkowego obrońcę, ale będziecie mieć playstyle neutralny, ale za to dostajecie gościa bardzo szybkiego. I jeśli chodzi o te statystyki defensywne, też bardzo dobrze mogą wyglądać. Bo na bok obrony, fullback finisher, on ma edge crossing, to jest ten dodatkowy skill. Jak czasem wbijecie do mnie na streama, bo ja teraz Arnoldem nie gram, trendem, ale jak wbijecie do mnie na streama i zobaczycie, jak Tripper dorzuca piłki. Tripper ma znacznie lepsze, nie, będzie miał podobne. DiMarco będzie miał podobne dośrodkowania jak Tripper i zobaczycie, jak wrzuca Tripper piłkę. To jest piłka taka, która leci do góry i później szybko spada w dół i ten tak samo będzie dorzucał. Także to może być ciekawy zawodnik i ja osobiście nie wiem, czy już bardziej offensive fullback preferuję, czy fullback finisher, bo z przodu mam dwóch skrzydłowych, którzy też dorzucają piłkę, natomiast jeśli idzie akcja prawą stroną, ja dorzucam piłkę z prawej strony, no to tam bardzo często mi lewy obrońca zamyka to, jeśli jest fullback finisher. To jest na plus. Bo on ma chyba nawet long range shooting, first time shoot, także on jak już tam pójdzie, no to on będzie zamykał akcję, to też jest na plus. To już nie mam takich jakichś tam, że fullback finisher, jakoś to też akceptuję to, że on tam schodzi do środka. To też jest, to nie jest wada, to jest po prostu też jest, może być zaletą. Ale to jest też mega koleś, to jest mega koleś i on ma właśnie ten edge crossing i dlatego bym nie grał nim na środkowym obrońcy. Tam bym go raczej nie widział. Na lewej obronie tak, jako ofensywny. Ale też się super sprawdzi jako lewy pomocnik. Też się super sprawdzi. A atrybuty po prostu rozdzielicie jak chcecie. Na pewno jeśli pójdzie na bok gdzieś, lewy pomoc czy lewą obronę, no to trzeba mu dobić trochę tego speeda i przyspieszenia, bo takie już teraz pod 90, no to już myślę, że taka norma dla bocznych obrońców i pomocników. Skrzydłowy, stricte skrzydłowy, tego speeda może mieć mniej, no ale obrońca czy tam pomocnik to musi mieć. To jest też mega traf. Di Lorenzo. No to tutaj macie. To chyba Piotrek mi o tym mówił. Mi się pomyliło. Ale tamten też może się zagrać. Ale ten to jest stricte taki obrońca. Który jest, jak widzicie, attacking fullback tutaj, ale to on tam nie nada się, kompletnie się nie nada. Zaśrodkowanie na 70, podkręcanie 6-2. Słuchajcie, to jest właśnie dzisiaj ktoś mnie zapytał na YouTubie, czy boczni obrońcy mogą iść na środek obrony. No to tu macie kolesia. Tu macie kolesia, który dodacie mu w sumie jakiś tam, nie wiem, bloker na pewno. Główkowanie, może RL superelity i znaczy jest główkowanie. Ale raczej róbcie go na środkowego obrońcę i tyle. 1,83 m wzrostu to nie jest jakoś mega, mega mało, jeśli chodzi o bocznego obrońcę. To jest ok, naprawdę jest ok. Warunki takie jumping, physical contact, główkowanie, te defensywne, speed, przyspieszenie, tu macie mega kolesia. Takiego obrońcę środkowego, bocznego. To jest... A tu jeszcze podbite ma. No właśnie. Też w ogóle. To jest środkowy obrońca, który... Którego trzeba brać. Szkoda, że będzie miał playstyle neutralny. Bo jakby miał na przykład taki build-up. Albo destroyer. No to też inna bajka troszkę była. Ale to nie ma co wymagać. To jest bardzo dobry koleś. No i Magne już mówiłem. DiMarco. To jest mega paczka. Tylko no smutek będzie, jak traficie Spinazzolę. Czy Sommera. Spinazzolę czy Sommera, bo Sommer troszkę niski jest, ale z bliska może być mega. Ale tak to nie ma tutaj słabych trafów. No Spinazzolę jedynie, tak jak mówię. Nie? Jest ten Sommer do sprawdzenia. Troszkę niski jest. Edge Crossing DiMarco. Bardzo fajne chłopaki. A tak jeden ostrzegawczy im puszcza, co? Nie stać mnie. Jeden ostrzegawczy.
U mnie na streamie jest tak, że za każdą porażkę losujemy piłkarza. Jakieś tam paczki. Czasem się uda, czasem się nie uda. Ostatnio Eto wpadł. Szkoda, ale to jest fajna paczka. Jak coś chcecie, no to idźcie po tych po prostu, po tych trzech. Di Lorenzo, Di Marco, Majdan. I... Już chciałem powiedzieć, Majdana można odpuścić. Ale nie wiem. Nie wiem, jak go bronić. On będzie miał stówę na maksie. Ale co wam się trafi przypadkiem z tych wszystkich, to będzie bardzo dobrze. Oprócz Spinazzoli. To będzie bardzo dobrze. Ten Di Marco, Di Lorenzo, no to musicie. Rory musisz. Rory jest fanem Interu, także Rory musisz. Dobra. I teraz tutaj mam tą paczkę. Tu też z kolei są inni piłkarze. Lundström. Też jest 150. Dobra, zacznijmy od tego pomocnika. Box to box Lundström. No 35 leveli do góry. Szkoda mi było na tego, żeby wydawać skilla, no szczerze mówiąc. No nie, tego nie. Till. All player. All player, fajny playstyle. 1,86 m wzrostu. No troszkę przypomina tego, jak on się nazywał. Pellegriniego. Tylko Pellegrini miał chyba lepsze trochę skille i mi się naprawdę grało nim wybitnie. Pellegrinim. No tylko balans. Tutaj będzie balans siedział. Po speed i przyspieszenie jak na AMF-a takiego wysokiego jest całkiem ok. Podkręcanie słabe, dośrodkowanie takie sobie. Inżynier wysoki nawet. No taki, no może być. Zobaczymy. Podobny jest bardzo do tego, do Pellegriniego. Rafa Silva. All player. No tu macie fajnego kolesia. Tu macie bardzo fajnego kolesia. Znaczy... Czy bardzo fajnego? No można by było go zrobić, żeby dorzucał w pole karne z prawej nogi na prawym skrzydle, ale trzeba było dorzucić pinpoint crossing. Ale ja bym po prostu poszedł jako na naturalne zdolności, jakąś kiwkę. Balans ma wysoki, speed, przyspieszenie i tu bym szukał raczej. W tą stronę bym poszedł, a nie na gościa, który będzie dorzucał piłki w pole karne, bo to nie jego naturalne środowisko. On powinien grać tutaj raczej na lewym skrzydle, go widzę. I dodać mu ewentualnie jakiś tam flip-flap i później co tam chcecie. Ale ten koleś dobrze wygląda. W sumie może wszędzie grać. I to jest raczej dla skillowych graczy. Chociaż niekoniecznie. Też ma niskie podania, ma jakiś tam kicking power, słaby, ale ma. Dribbling wysoki, wykończenie takie sobie. A ty można pograć, ale mówię, no ja z tego nie wyciągnę jakoś mega dużo z tego piłkarza. To jest dla skillowych graczy, no ja takim nie jestem. Paraceria też jest, o. Carlos Soler. Znowu call player jakiś. No to Soler już tak. To już Soler już tak, ale. Prawa pomoc. Trochę jest słabe przyspieszenie i szybkość na prawą pomoc. Na CMF-a. No fajne ma skille i... Nie wiem, poszedłbym na prawą pomoc, ale musiałbym tych atrybutów speeda przyspieszenie podkręcić. Bo tutaj to jest chyba najlepszy na razie koleś. Ten Carlos Soler, no to jest chyba najlepszy koleś z tych wszystkich tutaj. Bardzo mi fajnie będzie się grało. Tylko ten speed i przyspieszenie, dobić mu troszkę, nie wiem, no z 85 bym musiał mieć. 8,5, przyspieszenia z 8,3, 4.
żeby jako tako tam grać. No, to mi się podoba, zdecydowanie mi się podoba ten Carlos Soler, na razie najlepiej z tych. O, jestem Pellegrini właśnie. Jestem Pellegrini i czekajcie, zaraz zerknijmy na tego... na tego Tila, tak? Tylko, że ten z kolei gra na... słabszą nogę ma high. Na prawym ma MF-ie. Pellegrini. No Pellegrini zdecydowanie lepiej wygląda. No jest troszkę szybszy. I ma dwie nogi. To jest wypas, panowie. Ten jest koleś wypas. On nie będzie na maksie jakoś tych... Ja nie pamiętam. Trzeba było porównać z moim, bo ja mam jakiegoś tam chyba 9, nie wiem, 4 albo 5. Nie, ten całkiem spoko ten Pellegrini wygląda, ale też jest prawonożny, ale ma słabszą nogę, very high. No super, ten jest super zawodnik, bo ja z doświadczenia go pamiętam i no koleś, tyle co mi bramek zdobywa, tyle co ma asyst, bardzo dużo. To jest fajny traf, ten Pellegrini. Bruno Guimarães, Orchestrator, czyli playstyle Pirlo. Też podobnie jak Pirlo wygląda, tylko ma te defensywne statystyki podbite dosyć wysoko. 1,82 m wzrostu, nie jest jakiś taki mega niski. Przyspieszenie i szybkość mógł być troszkę wyżej. Balans ok, stamina ok. No jak tutaj nim grać, no to ewentualnie pójść skille do obrony. I też będzie fajny zawodnik. Też będzie fajny zawodnik, bardzo fajny. Bardzo fajnie. Chouameni. To jest pierwsza karta Chouameniego, która jest Anchorman. Jeśli chodzi o te karty takie dodatkowe. Bo za Jimmy Pipońcy już jest Anchorman, ale to jest pierwsza karta, która jest właśnie Anchorman taka lepsza. No i co? No i Anchormana, budować go po prostu jak środkowego obrońcę i tyle. Będzie mega koleś. Bardzo dobry piłkarz. Nie ma co się tutaj przyczepiać. Normalny zawodnik, no to jest półka, myślę, że może nie Fabinho i Casemiro jeszcze, no ale już jest blisko. To już jest, już wita się z gąską. Chociaż w niektórych przypadkach może być nawet lepszy od Casemiro może. Nie, chyba nie. To trzeba było porównać, ale tutaj jest wyższy, bo Casemiro ma 1,75 m wzrostu. Fabinho chyba tyle samo. Rodri nie wiem. Rodri chyba wyżej. 1,86 m. Nie pamiętam, ale ten ma słabszą nogę high. Też jest fajny piłkarz. Też jak środkowego obrońcę budować. Kimiś, no i Kimiś już mi też Piotrek pokazywał, że on dlatego będzie właśnie też tutaj tą paczkę szarpał. Z tego względu, że Kimiś może na prawej obronie grać i też możecie go zrobić jako prawego obrońcę, naprawdę super. Bo skille ma zajebiste, Kimiś ma zawsze skille zajebiste. I no to tylko na prawej obronie właśnie speeda troszkę mu będzie brakować. Ale można to poświęcić, nie wiem, jego tutaj dribbling, może punkty od dribblingu, żeby mu to spina i tego przyspieszenia troszkę podnieść na bok obrony, bo defensywa dojdzie na wysoki poziom. Też jest mega koleś i... No i co? Ale to już jest dosyć taka popularna karta, no. Bardzo dużo ludzi już nim gra. Balans wysoki, stamina wysoka. No chciałbym tu powiedzieć, że warunki fizyczne, nie, bo ten stricte taki fizyczny, ale to i tak nie jest źle jak na 177 cm wzrostu. No tylko speeda i przyspieszenia, bo tam trzeba tutaj dorzucić. No mega koleś. Dobra, weźmy teraz sobie na celownik głównych waterów. Zé Roberto, Creative Playmaker. Technika, tak, czyli dribbling, to wszystko pójdzie do góry z boostera. Na pewno nie na lewej obronie, na środku pomocy.
A środku pomocy... Też raczej bym go nie widział. Bardziej go by widział na lewej pomocy. Tylko że kurczę, no trochę mu brakuje tego speeda i przyspieszenia na lewą pomoc. A na CMF-ie, wam nie będzie działał Creative Playmaker i na środku pomocy i tam będzie playstyle neutralny. Czy to na plus, czy na minus, nie wiem. Bym widział go na lewej pomocy. Fajne ma skille. Na pewno interception bym go dorzucić. I coś tam bym znalazł. To w shortsach znajdziecie. I tam bym grał. Tylko speed, przyspieszenie, stamina. Skupić się na tym i wrzutki do środkowania ma już fajne. No tego mógłbym trafić. Znaczy nie mógłbym, bo ja nie gram lewym pomocnikiem. Ani CMF-em, a na lewej obronie go nie widzę. Fajny, bardzo fajny, tylko jak gracie lewym pomocnikiem. To będzie bardzo fajny traf. No trzeba poświęcić te punkty w przyspieszenie, speeda. Ale nie wiem, czy to nie będzie za duży koszt, żeby tu podbić mu tylko te speeda i przyspieszenie. Zaniedbując coś innego. Bardzo fajnie wygląda, no ale nie jakoś mega fajnie. Cambiasso, Destroyer. No, podbija mu fajne atrybuty. Metr 77 wzrostu. Jak jest mega twardy w powietrzu. Physical contact bardzo wysoki, jumping bardzo wysoki, główkowanie bardzo wysokie. Statystyki defensywne bardzo wysokie. Speed troszkę tutaj siedzi, przyspieszenie, ale to jest typowy DMF. Niskie badania bardzo dobre. No skill też super. Dodać bym jakiś tam dośrodkowego obrońcę, jakiś blokera czy... Aero super rytm, mimo to, że nie ma wzrostu. No taki Declan Rice, niższy, troszkę niższy. No na razie, no lepiej wygląda niż ten za Roberto na pewno. No jest Seydorf, Clarence Seydorf. Taki EMF, na bok to... To nie z tą szybkością. Dwie nogi, AMF, petarda z dystansu, niskie podania super, dribbling, te w ogóle atrybuty do dribblingu, balans też jest ok, podkręcanie. No taki AMF, dwie nogi ma. A skille? Soul control. No, brakuje mu trochę skilli do, tym bardziej, że ma petardę z dystansu. Brakuje mu skilli do strzałów z dystansu. Ale dodać mu nie, long range shooting, long range curler. Gdzieś tam można jeszcze pomyśleć. No i będzie mega koleś. Nawet interception można wrzucić. To będzie fajny koleś. Ale wiecie co? Tak analizując te dwie paczki, obie są dwie fajne. Macie karty z boosterami. A Bruno? Mówiłem o nim? Mówiłem. Obie są fajne, ale gdzieś tam ciągnie mnie do tamtej paczki. Bardziej do tamtej paczki. Ten Cambiasso jest super. Ze Roberto no taki sobie no bardzo dobry, tylko no nie jak na taką kartę. Seydorf super, ale tych takich kart jak Seydorf, no to już jest troszkę na tym, na... W tym e-football, no chociażby, nie wiem, De Bruyne, Creative Playmaker. Tylko, że Seydorf ma lepszy balans. Pedri też ma dwie nogi. Pedri ma lepszy, no... Jest troszkę taki kart jak ten Seydorf. Tylko, że właśnie mówię, no nie wiem, słabszych, nie słabszych, ten overall dojdzie tutaj wysoko, ale... Ale nie jestem jakoś tak...
nie mam efektu wow i wolałbym chyba raczej z tej paczki. Miał wybierać paczkę, to wolałbym z tej paczki losować. No, zdecydowanie wolałbym z tej. Nie zdecydowanie, ale wolałbym z tej. Tak, z tym Italian. A tutaj darmowego mamy jeszcze Seydorfa i kończy. Taki tam Seydorf, nie? O, mam tego Luka Show właśnie z tym skillem Crossing Edge Crossing. To też fajnie dużo za piłki polkarne, ale to no, nie jakoś mega. Dobra, jeszcze raz wylosujemy, żeby nie było, nie losuję nic, nuda. No nic. Nie ma nic. Dobra, słuchajcie. Dzięki za dzisiaj. Kto chce, no to zapraszam jutro na około 12 po południu. Do 15 jeszcze postreamuję, także trzymajcie się ciepło i do jutra. Ciepło, bo w Norwegii już jest zimno. Już było minus. Hej.